podłączyło się to, czy się nie podłączyło. Jestem na żywo z psiego pola. Nadaję teraz i to jest taki żywiec spontaniczny. Stwierdziłem, że chcę go zrobić. Dajcie znać, czy mnie słychać. Czy ktoś tutaj w ogóle jest o poranku, czy nie ma nikogo. Robię żywca z telefona. Z telefona i po prostu stwierdziłem, że tak zrobię, żeby nie było znowu problemów z łącznością, tak jak chciałem zrobić wczoraj z GoPro i nie wyszedł żywiec, więc zrobiłem wczoraj dodatkowy film, który się pojawił. Film na temat wyborów. Na temat wyborów się pojawił wtedy film. Dajcie znać. Siema pierwszy, szaman z lasu, z szałasu. Prowadzisz kanał na YouTubie? Daj znać, bo ciekaw jestem. Bo taki masz nick, jakbyś prowadził kanał na YouTubie. Zachęcam wszystkich oczywiście do pisania komentarzy, żebyście pisali skąd po prostu oglądacie ten dzisiejszy żywiec. Jest to dla mnie zawsze fajna informacja. Tutaj napisałeś, że jest jeszcze w Polsce ciemno. U nas jest godzina do przodu, także jest już jasno. No i ten dzień inaczej się zaczyna. Ale za to wcześniej robi się po prostu ciemno. Oświecony z wyboru, witam. Nie prowadzę, tylko tak mi się uroiło. Cześć Uri, witam Uri, witam serdecznie. A bo czasami tutaj oglądają niektórzy ten kanał, którzy prowadzą jakieś kanały na YouTubie i dlatego też pytam. Chciałem po prostu wiedzieć. Oprócz pierdółek w postaci subskrypcji, łapek w górę, no to co? To co? To właśnie piszcie, skąd oglądacie. Z Gdańsku, w Gdańsku zimno, wszędzie tak jest. Pisze szaman z lasu. Tak, ja wyszedłem sobie dzisiaj na to pole. Chciałem skomentować coś na bieżąco, bo wczoraj obejrzałem taki wywiad. On się strasznie poniósł w otchłaniach YouTube'a. Ja nie wiem, czy to widzieliście, czy to było wam sugerowane. O, witam Troublemaker 123. Pozdrawiam Niemcy. Masz kanał na poziomie, to oglądają. Dzięki. Ale przejdźmy do rzeczy. To ten wywiad, to był wywiad Sławka Mencena z Piotrem Kraśko. I on się poniósł tak w otchłaniach internetu, bo ja widziałem, że w 4 godziny ten wywiad zdobył coś już ponad 115 tysięcy wyświetleń. W 4 godziny. Czyli to musiało być po prostu, to jest szok. Jak YouTube tak promuje, nie wiem, jak to dzisiaj będzie wyglądało, ale jak YouTube tak promuje taki wywiad, to musi mieć po prostu duży zasięg. I ja stwierdziłem, jak ja to obejrzałem, ja stwierdziłem, że mam swoje jakieś przemyślenia, chciałem się nimi podzielić. Nie będę robił kolejnych filmów, bo filmy mam naprzód, praktycznie już do końca miesiąca. Jeszcze zostało mi tam kilka do zrobienia filmów takich, żeby były w ramach takich vlogtoberów, czyli żeby codziennie się pojawiały właśnie te filmy. W listopadzie już tak nie będzie. Zresztą będę w listopadzie bardziej skupiony nad czymś innym i zajęty też. Będą filmy, ale wrócą do tak zwanej normalności. Ja wtedy, jak obejrzałem ten wywiad, tego Kraśko z tym Mencenem, ja byłem w szoku po prostu, co tam się wydarzyło w tym wywiadzie. Polecam, żebyście sobie to gdzieś tam zobaczyli, odnaleźli. Nie będzie to trudne do znalezienia w odchłaniach YouTube'a, tak mi się wydaje. Wystarczy wpisać Kraśko, Mencen i wam się pojawi, tak? Tutaj witam następnych oglądających, piszecie mi. Tak, i wtedy, jak ja to oglądałem, to dotyczyło to właśnie, na początku między innymi właśnie rozmowy o Palestynie i o Izraelu. I szczerze podobała mi się ta wypowiedź tego Mencena, bo on taki był neutralny w tym wszystkim i brał pod uwagę to, że po prostu dzieje się krzywda po jednej stronie i że dzieje się krzywda po drugiej stronie i że nie powinno tak być. To jest tak samo, to jak ja powtarzam, jak jest w konflikcie Rosja-Ukraina, że po jednej stronie giną ludzie, po drugiej nie powinno się po prostu rozgraniczać, ci są lepsi, ci są gorsi, po prostu dążyć do tak zwanego pokoju, dążyć do rozwiązań pokojowych. I to jest takie proste, ale Kraśko, on przeszedł samego siebie, jak zaczął opowiadać w tym całym wywiadzie, że on tam był w tym, że on był w ogóle w Libanie i że widział, tam rozmawiał z kimś, bo też to trzeba zrozumieć tą całą sytuację, jak to się dzieje, bo tam może nie wszyscy to rozumieją, ten cały konflikt tak pomiędzy Palestyną a Izraelem. Tam jeszcze w to jest wmieszany Liban, który atakuje
właśnie Izrael i tam są te oddziały tego Hezbollahu. Hezbollahu oddziały są w Libanie, a Hamasu oddziały są w Palestynie. I oni tak z dwóch stron tam napierają właśnie na Izrael. Ale trzeba się zastanowić, jak to wygląda też od ich strony, jak Izrael też się zachowuje tam wobec ludności cywilnej. Ja widziałem takie filmy, już też krążą w internetach, gdzie są pokazane po prostu, jak są wysadzane budynki normalne, mieszkalne takie, tak, w Palestynie. No nie jest to chyba normalne, tak? Umówmy się. I Menzel o tym mówił. A Kraśko szedł tak w zaparte, on tak szedł w zaparte, on po prostu tak mówił, że i tak był jednostronny, tak jakby po prostu był jakiś odmóżdżony. On jest odmóżdżony. Kraśko to jest idiota, to jest debil. Kraśko, mam nadzieję, że ten film trafi do ciebie. Truflu jeden. Truflu, że ty to obejrzysz. Mam nadzieję, Kraśko, że ty to obejrzysz. I ja biorę pełną odpowiedzialność, pełną po prostu odpowiedzialność za to, co mówię. Tak. Obojętnie, jakie by mnie nie spotkały konsekwencje. Ja powiem po prostu, że Kraśko to jest polskojęzyczny, tak samo dziennikarz. To nie jest po prostu dziennikarz. On powinien zadawać w ogóle jakieś też pytania temu Menzelowi, a on cały czas mu chciał dopiec. Cały czas po prostu... To nie był wywiad. To było takie przekomarzanie się. Jak dziennikarz się powinien w ogóle zachowywać? Ja nie bronię w tej chwili też Menzela. Powiedziałem, że to nie jest też może człowiek z mojej bajki, tak? Ale czasami może jakieś swoje racje ma i on nie jest też takim, powiedzmy, politykiem, który jest jeszcze z tych najgorszych. On się jeszcze nie zalicza do tych takich typowo jak Tusk, Kaczyński, jakieś te inne takie wynalazki, Hołownie i tak dalej. On jeszcze jest gdzieś taki już wchłonięty w system, bo jest wchłonięty w system, ale jeszcze czasami można go posłuchać, co ma ciekawego do powiedzenia. I wczoraj chciał właśnie wybnąć tak gdzieś z tej sytuacji i cały czas mówił o tym, że jest ten konflikt po dwóch stronach i żeby zrozumieć też Palestyńczyków, że to nie jest normalne, jak się Izrael zachowuje wobec właśnie... dobra, pozdrawiam, miłej pracy życzę. Nie jest to po prostu normalne, żeby tak reagować na ludność cywilną, tak? Bo ci ludzie, którzy tam mieszkają jako cywile, oni niczym nie zawinili. Oni nie są niczemu winni jakiegoś konfliktu, który jest pomiędzy tymi dwoma krajami. Widziałem takie wczoraj też piękne zdjęcie. Ktoś to udostępnił na Discordzie, jestem w takiej grupie elitarnej. I tam było takie zdjęcie takiego chłopca właśnie z Izraelu i takiego małego chłopca z Palestyny. I oni się bawili, tak, byli ubrani tradycyjnie jeszcze w jakieś tam stroje takie. I to było piękne, piękne zdjęcie, piękny taki po prostu obrazek, jak to wyglądało, że no można być w jakiejś komitywie, można po prostu, może to były tylko dzieci, tak, ale to był tylko taki symbol, tak, że można normalnie. Ja zrobiłem taki film o Izraelu i Palestynie. On się pojawi już dosyć grubo po wyborach, tak mi się wydaje, pod koniec miesiąca. I tam w tym filmie będziecie mogli sobie też posłuchać, co powiedziałem, ale jedna z rzeczy jest taka, od 1946 roku Palestyna jest rozbierana kawałek po kawałku. I jak popatrzycie sobie na takie mapy, ja zrobiłem ten film i przez cały odcinek, jak będziecie go oglądać tam w jakiejś przyszłości, jest zaznaczona ta mapa w lewym dolnym rogu ekranu. Jest cały czas mapa. Jak się zmieniała Palestyna od 1946 roku? Najpierw to był w ogóle duży kraj, a takie małe punkciki to był tylko Izrael. Teraz jest na odwrót. Nie ma po prostu Palestyny, jest Izrael. I to się działo na oczach całego świata. Mówiło się o różnych rzeczach, że Rosja zaaneksowała Krym, że teraz chce zabrać może jakieś wschodnie ziemie z Ukrainy i podnosi się wielkie larum, podnosi się wielki wrzask, podnosi się wielki hałas, ale jak Izrael robi coś takiego za przyzwoleniem świata od 1946 roku, to nie ma po prostu żadnej reakcji nikogo. Nie ma żadnej reakcji. Stany Zjednoczone, trzeba o nich powiedzieć, które niby bronią tak zwanej demokracji w różnych państwach, zwłaszcza muzułmańskich,
no to oni zostawiają tylko zgliszcza w tych państwach. Tak zniszczyli Liban, zniszczyli Afganistan, zniszczyli Irak. To jest wszystko dzieło Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Oni niszczą wszystkie te kraje i oni przyczyniają się, bo wspierają Izrael do tego, żeby niszczyć Palestynę. Powiedzcie mi, gdzie tu jest obrona demokracji? Tak się zastanówmy wspólnie, gdzie tu jest obrona demokracji, jakiejkolwiek demokracji dla Palestyńczyków? Czemu tak się dzieje? Ja tego nie jestem w stanie zrozumieć i wczorajszy ten wywiad, Kraśko przeszedł z samego siebie. Kraśko jest po prostu odrealniony od rzeczywistości. I on powie, że on był w Libanie, że wie, jakie są metody tam ataku tego Hezbollaha na Palestynę. Dobrze, no to... Ale on tam był 20 też lat temu. I nie, jakie oni by nie mieli metody, bo on twierdził, że oni gdzieś tam atakują, wystrzeliwują spod szkoły jakiejś, czy spod jakiegoś takiego miejsca publicznego te jakieś pociski i tak dalej, i że później jak Izrael się broni, to leci na takie cywilne po prostu budynki, tak? I to jest retoryka właśnie Kraśko. Nie chce mi się wierzyć też, może jeżeli on słuchał tylko i wyłącznie jakichś tam ludzi, którzy w tym Libanie byli przeciwko temu Hezbollahowi, no to oni mówili pewnie takie wersje wygodne dla nich. I Kraśko je po prostu łyknął jak pelikan, bo nie jest to normalne, żeby spod szkoły, czy spod przedszkola, czy spod szpitalu akurat wyszczeliwać jakieś pociski w kierunku Izraela. Nie mogę w to jakoś za bardzo uwierzyć. Wczoraj Mencen tego nie skontrował argumentu, nie powiedział nic naprzeciw tego, co powiedział akurat w tej kwestii Kraśko, bo Kraśko próbował udowodnić, że on jest po prostu mądrzejszy, że on tam był, że on był w Libanie, że on wie, jak to funkcjonuje. On jest po prostu ekspertem już. Kraśko jest już ekspertem. Dołączył do grona wybitnych ekspertów, jacy są po prostu ten... Nie trzeba być ekspertem, już to nieraz powtarzałem. Nawet jeżeli są jacyś eksperci, to nie zwalnia nas nic z samodzielnego myślenia. My musimy myśleć samodzielnie, niezależnie, czy będzie nam tu mówił jakieś swoje zdanie profesor, doktor habilitowany, nadzwyczajny czy niezwyczajny, to nic nas nie zwalnia z własnego myślenia. My jesteśmy ludźmi, mamy rozum, powinniśmy myśleć. I wczoraj Kraśko, po prostu nie podobało mi się to, nie podobał mi się ten wywiad. On praktycznie w większości się skupił na tym temacie. Tam później było coś o tej jakiejś polityce właśnie Konfederacji, o innych, którzy jak się tam wypowiadali. I też Mencen tam zarzucił wczoraj, jaki piesio, to jest taki czałczał chiński, tak. I Mencen mu tam zarzucił, że oni wyciągają po prostu z kontekstu różne takie rzeczy, różne zdania i tam podawał przykłady, już teraz nie jestem w stanie tego powtórzyć. I to jest prawda gdzieś, tak? Tu akurat się zgodzę z Mencenem, że telewizje polskojęzyczne, oni są po prostu mistrzami wyciągania zdań z kontekstu. I oni później sobie je obrabiają tak, jak im pasuje. Tak, jak po prostu oni by chcieli, żeby była retoryka po prostu w jakąś konkretną stronę na temat danej osoby. I oni są mistrzami tego, bo ja sam nawet tego kiedyś doznałem, tak? Jak zrobiłem film z podróży. Ten kanał jeszcze nie był w ogóle taki, powiedzmy, mniej znany był, tak? I wtedy, jak ja byłem nad Dunajem z Aną, to nakręciłem taki film i tam pokazywałem, jak było brudno, te śmieci. To jest to, co ostatnio też był film o tych śmieciach w Bukareszcie, że jest najbrudniejszą stolicą. I wtedy pokazałem te śmieci i używałem takiego stwierdzenia, że Rumuni są syfiarze. Ale mówiłem o tym przez 2 minuty, albo prawie 3 minuty na ten temat. I ktoś wyciął, jakiś Rumun, który znał polski, wyciął to z kontekstu i umieścił na tej grupie Polacy w Rumunii, z którymi wyrzucili, moją wypowiedź. I później tam się rzucali niektórzy. Jakaś dziewczyna do mnie napisała, że ja mam usunąć ten film w ogóle, że ona mnie poda do sądu, że ona już zgłosiła to do ambasady Rzeczpospolitej Polski w Bukareszcie. Normalnie, ja sobie myślę, co się dzieje? I ja się o tym dowiedziałem od mojej koleżanki Marty, która
która no jest w tej grupie i po prostu i przekazała takiego właśnie posta, taką informację. Ale tak to ja nie wiedziałem o tym. I to są właśnie takie rzeczy wycięte z kontekstu, bo nikt nie chciał posłuchać mojej wypowiedzi 3-minutowej na temat tego, dlaczego jest brudno w Rumunii, dlaczego Rumunii śmiecą, gdzie może użyłem mocnych słów, może użyłem faktycznie, ale no to już było w takim akcie desperacji, akcie tak zwanej rozpaczy, po prostu bezsilności na to, jaka jest rzeczywistość tutaj w Rumunii, że jest tak brudno. I użyłem mocnego stwierdzenia. Ja powiedziałem, że miłe słówka już nie działają. Nie działają. Dlatego ja używam takiej retoryki. Porównuję do szklanki gnojówki, porównuję do gnoju. Ktoś mi napisał, że beknę za Andrzeja. Zrobiłem taki film też. On też się pojawi, że jestem prostakiem. Ja mam dużo tych filmów do przodu, no ale nie mogę wszystkich jednego dnia udostępnić, tak? Że jestem prostakiem i że beknę za Andrzeja. Że ja beknę za Andrzeja za to, że tam powiedziałem coś na niego, tak? I że dlaczego ja wyzywam ludzi od gnoju? No tak jest. Tak jest. A jak mam mówić? Jak mam mówić? Jakich używać słów? Jakich używać określeń? Nie można być miłym, milutkim jak baranek cały czas i po prostu taki do rany przyłóż. Ho, 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 do rany przyłóż. O, taki rafcio, do rany przyłóż. Bo żeby czasem kogoś nie obrazić, żeby czasem ktoś się nie poczuł urażony. Ojojoj, ojojoj. Taki przekaz już nie działa. On już nie działa. Po prostu przekaz musi być inny. Musi być właśnie taki dosadny. Musi być po prostu z porównaniem. Nawet jeżeli to porównanie jest do szklanki gnojówki, to jak ja powiedziałem, czy do gnoju, czy do gówna, to jest słowo, które ja używam bardzo często. No ale jest jak jest, tak? I co? Takie są po prostu realia i taka jest rzeczywistość. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym Męcenie i Kraśko? Uważam, że Męceń się tam wybronił z tej całej wypowiedzi i że Kraśko przeszedł samego siebie, tak już gdzieś reasumując. On przeszedł samego siebie z tym całym wywiadem, jeżeli to można nazwać wywiadem, bo to nie był wywiad, to była kłótnia. To była kłótnia z Męcenem, taka cały czas niby na siłę próbował mu wmówić, wsadzić w usta Męcena jakieś kwestie, po prostu te, o których on myśli. A Męcen odpierał cały czas. Ja się zastanawiałem, jak ja bym się zachował, będąc u Kraśki na przykład na takim wywiadzie i jak on by mnie pytał, by mi zadawał takie pytania, on by mi wciskał te swoje odpowiedzi. Ja się obawiam, że ja nie byłbym taki opanowany, jak był Męcen. Ja bym użył jakiegoś brzydkiego słowa. Na pewno. Na pewno bym użył jakiegoś brzydkiego słowa i by to poszło na żywo w TVN-ach. Później mieliby pożywkę do tego, żeby dyskutować i mówić o chamstwie i prostactwie. Jestem przekonany, żeby tak było. Ja to wiem po prostu. Ja to po prostu wiem. Bo ja nie mam takiej, ja nie jestem taki opanowany. Ja nie potrafię, tak jak niektórzy politycy, tak jak Męcen, na przykład w tym wywiadzie, że on był opanowany, że on nie dał się wyprowadzić z równowagi. Ja, albo dać z liścia, tak, pisze Bogdan. Mnie by to wyprowadziło z równowagi. Ja jestem po prostu nerwowy. Ja jestem jak taki dynamit. Już jakby taki Kraśko rzucił taką iskrą, no to by po prostu wybuchło. No wybuchłoby i byłaby wielka afera w TVN-ie. No, tak by było. Takie są moje przemyślenia, takie są moje po prostu gdzieś tutaj, jakby to powiedzieć, no, na bieżąco. Ja chciałem to skomentować, bo myślę sobie tak, a dobra, wyjdę na to psie pole osrane, zrobię tutaj żywca. Dzisiaj z telefonu, tak jak wspomniałem, bo nie chciałem mieć znowu jakiś problem z połączeniem, a nie chciałem chodzić i nagrywać vloga, później go montować i tak dalej, żeby był drugi vlog w ciągu dnia, bo dzisiaj będzie wieczorem film. Taki z weekendu, jak odwiedziła nas siostra Anny, także będzie fajnie, będzie miło i rodzinnie. A teraz, no to jest po prostu tak na bieżąco mój komentarz do tego, co zobaczyłem w internetach, do tego, co się pojawiło, poszybowało w otchłaniach YouTube'a w niesamowitych zasięgach. Tak mi się wydaje. Później sprawdzę, ile to ma wyświetleń, bo jak to w 4 godziny ten wywiad miał ponad 115 tysięcy, no to dzisiaj może mieć już naprawdę dużo. Tak jest. W ogóle Męcen jest taki bardzo medialny.
I cokolwiek on powie gdzieś tam, to wszystko się tak niesie w otchłaniach internetu dosyć sporo. A nie wiem, skąd też taki to jest fenomen, jeśli o niego chodzi. No może ludzie lubią posłuchać. Ja powiedziałem, nie jest to... ja bym powiedział tak, nie jest to gdzieś człowiek z mojej też bajki, tak? Nie będę głosował na pewno na Konfederację. Ja też zobaczę, jak to będzie z tym głosowaniem. Powiem wam oczywiście w niedzielę, ja tak jak powiedziałem, że zdeklarowałem się na ten ruch dobrobytu i pokoju, tylko że ktoś mi pisał komentarz, że do Sejmu, że oni ponoć nie mają nikogo z okręgu warszawskiego i że do Sejmu nie mogą chyba za granicą kandydować. Więc nie wiem, zobaczę jak to będzie, jak będę w ambasadzie w niedzielę, wybieram się. No jeżeli nie będzie nikogo z ruchu dobrobytu i pokoju do Sejmu, no to... to nie wiem, no to trzeba będzie coś zaradzić. Trzeba będzie oddać głos, tak czy inaczej. Postaram się to sfilmować tak spod pierdolki tak zwanej, z ukrycia. Tam ludzie w ambasadzie, oni dobrze wiedzą, że prowadzę kanał na YouTubie, także jak ja tam przyjdę, to no to oni będą wiedzieli, kto przyszedł. Nie mówię to, żeby się chwalić, broń Boże, tylko po prostu mówię w tym sensie, że no jakbym wszedł tam z kamerą i chciał to ten, oni by mi powiedzieli, że nie można. Oni by mi powiedzieli, że nie można, że to jest zakazane, ale będę tak z ukrycia telefonem coś nagrywał. Telefonem, tak. I wstawię to po prostu we vlogu. Tutaj czytałem, co Ewcia napisała, że nie ma w Warszawie ruchu dobrobytu i pokoju. No to jak nie ma w Warszawie, no to nie wiem, to zobaczymy. Jakie będą opcje do zagłosowania, jeśli chodzi o Bukareszt? Trzeba będzie coś pomyśleć. Tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o ten dzisiejszy mój monolog na temat Kraśko i Mencena. To jest wszystko, co wam chciałem dziś powiedzieć. Idę do domu, zrobię się jakiś głodny, już trzeba zrobić śniadanie. No i później też zacząć pracować. Także napiszcie swoje opinie, komentarze, co wy uważacie. Kto ma rację? Kto ma rację? Czy rację ma Izrael, czy rację ma Palestyna? Moje serce, ja to powiedziałem, zdeklarowałem, jest po stronie palestyńskiej. Mocno, mocno. I nie popieram żadnych działań, żeby mi ktoś nie zarzucił tutaj, czy też jacyś moderatorzy, nie popieram żadnych działań konfliktowych, zarówno z jednej strony, jak i z drugiej, ale widzę po prostu, kto jest słabszy i kto najwięcej traci w tym całym konflikcie. I dlatego jestem całym sercem za Palestyną. Za wolną Palestyną, która powinna być wolna i która powinna odzyskać wszystkie ziemie, które utraciła na rzecz Izraela. I to jest cały mój przekaz i moja opinia w tym temacie, w tej kwestii. Także tak to jest. A i mam cały czas przez tydzień to oflagowany jestem palestyńsko na Facebooku. Nie wiem, czy to nie zostawię może na dłużej, jak się uda. Bo konflikt trwa cały czas. Nie można zapominać. Tak to jest. Tyle z mojej strony, moi drodzy widzowie. Życzę wam miłego dnia. Czy też wieczoru, niezależnie kiedy będziecie oglądali tego dzisiejszego żywca. Pamiętajcie, żeby pisać skąd byliście, skąd oglądaliście, pierdółki w postaci łapek w górę, czy też subskrypcja kanału i tak dalej, wiecie, standardowo. No i widzimy się wieczorem na premierze filmu o 21 czasu polskiego, 22 tutaj. Zastanawiam się, czy nie zmienić na 20, ale może zrobię ankietę. Bo już się skończyło lato i już się robi ciemniej wcześniej, tak? Także nie wiem, zrobię ankietę, żebyście się wypowiedzieli, o której robić filmy, czy o 20, o 21 i tak dalej. Dobra, kończę. Tyle z mojej strony. No i co? No i do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się, pa.